Od nowego roku za odbiór śmieci zapłacimy 25 zł miesięcznie od osoby. Uchwałę w tej sprawie przyjęli większością głosów radni 31 października na sesji Rady Miejskiej. Podniesienie stawki jest związane z niezależnym od miasta wzrostem kosztów gospodarki odpadami komunalnymi. Ma na to wpływ przede wszystkim narzucany przez przepisy coraz wyższy współczynnik odzysku odpadów segregowanych, tak zwany współczynnik recyklingu i wzrastające opłaty środowiskowe. Nie jest to wina niewłaściwego funkcjonowania władz miast, samorządów, tylko jest to sytuacja niezależna od wszystkiego. Wiąże się ona z faktem, że śmieci, które są wytwarzane, wywożone są do instalacji, które dyktują ceny. Nikt nie realizuje tak wielkich inwestycji jak instalacje zagospodarowania odpadów po to, żeby na tym tracić, tylko żeby zarabiać. Mamy obowiązek wywozić śmieci właśnie tam, nie w żadne inne miejsca. W przyszłym roku segregacja będzie obowiązkowa i jeśli okaże się, że na jakiejś posesji nie jest prowadzona selekcja odpadów, stawka wzrośnie do 50 zł za osobę na miesiąc. Jeśli na przykład jedna osoba w bloku nie będzie segregować śmieci, wszyscy lokatorzy zapłacą więcej. Rok 2020 dla wszystkich samorządów i mieszkańców będzie trudny, jeśli chodzi o gospodarkę odpadami komunalnymi. Tak czy inaczej śmieci wywożone być muszą i za koszty związane ze śmieciami płaci nie kto inny jak samorząd. To idzie z naszego budżetu. Samorząd musi mieć na to środki. Musi mieć również środki na utrzymanie placówek oświatowych, na realizację inwestycji. O tym wszystkim trzeba mieć wiedzę. Poza wzrostem stawek za odbiór śmieci i wysokimi karami za brak segregacji pojawi się nowa piąta frakcja, czyli odpady kuchenne. Cena za odbiór śmieci wzrośnie w całym kraju. Część samorządów już podniosła opłaty, część lada moment to zrobi. Na przykład w Głownie stawka wzrośnie do 33 zł i 50 groszy, w Łodzi do 24 zł, w Aleksandrowie Łódzkim do 32 zł i 50 groszy, a w Parzęczewie do 35 zł. Osiemnastego listopada dzieci wróciły do wyremontowanego przedszkola numer 4. W połowie miesiąca zakończono trwającą od czerwca tego roku termomodernizację placówki. Początkowo planowano zakończenie remontu w październiku, jednak wykonanie dodatkowych robót, nie objętych pierwotnym projektem, spowodowało wydłużenie realizacji inwestycji. Nieremontowany od lat budynek wymagał nie tylko zewnętrznego ocieplenia, wymiany instalacji grzewczej i systemu ciepłej wody, ale przeprowadzenia wielu innych robót, takich jak wymiana instalacji elektrycznej i hydraulicznej, dostosowanie kuchni i myjni do przepisów sanitarnych, a całego budynku do wymogów przeciwpożarowych. Jest tutaj przede wszystkim bezpiecznie, a więc te oddymiające wszystkie urządzenia są zainstalowane, są drzwi PEPOSZ oddzielające klatki schodowe, całkiem nowa droga ewakuacyjna, bezpieczna. Także tutaj bardzo, bardzo się cieszymy z tej inwestycji. Poza tym wymieniono oświetlenie, położono nowe posadzki, zamontowano 19 nowych skrzydeł drzwiowych, odmalowano ściany i sufity. Wykonano także instalację niskoprądową pod monitoring i wideodomofony. Modernizacja budynku poprawiła nie tylko bezpieczeństwo i warunki pobytu przedszkolaków, ale także poprawiła estetykę obiektu. Koszt wszystkich prac wyniósł ponad 1,5 miliona złotych. Dziękujemy bardzo. W listopadzie zakończyła się rewitalizacja motarni przy ulicy Listopadowej. Ten zabytkowy budynek to element pierwszej fabryki szleserów w Ozorkowie. Koszt prac wyniósł ponad 1 milion 100 tysięcy złotych. W ramach modernizacji wymieniono okna i drzwi zewnętrzne, ocieplono dach i poddasze oraz wymieniono uszkodzone elementy stropu. Odnowiono elewację budynku i zamontowano iluminację zewnętrzną. Wszystkie prace prowadzono pod nadzorem konserwatora zabytków. Rewitalizacja motarni to jeden z elementów kilkuletniego projektu pod nazwą Szlakiem Architektury Włókienniczej – rewitalizacja kompleksu parkowo-pałacowego szleserów w Ozorkowie.
W ramach tego projektu od kilku miesięcy modernizowany jest park miejski. W październiku ekipa zakończyła prace budowlane między ulicą Traugutta i Bzurą i obecnie prowadzi je od strony ulicy Listopadowej. Robotnicy wykorytowali już ścieżki, zbudowali betonowe obrzeża i układają nawierzchnię mineralną. W drugiej połowie listopada rozpoczęli układanie kostki betonowej na głównej ścieżce, biegnącej przez cały park. Urządzenia placu zabaw zostały zdemontowane i obecnie w tym miejscu trwają prace związane z przygotowaniem nowej nawierzchni. Docelowo na placu zabaw powstanie duża piaskownica, będzie więcej ławek, karuzele zostaną inaczej ustawione, a urządzenia siłowni plenerowej będą poza terenem placu i będzie ich więcej. Do 22 listopada trwało głosowanie na projekty zgłoszone przez mieszkańców do budżetu obywatelskiego 2020. W tym roku po raz pierwszy można było przedstawić także projekty dotyczące działań kulturalnych. W sumie wpłynęło 10 wniosków, z czego 3 dotyczyły wydarzeń realizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury i Miejską Bibliotekę Publiczną. 31 października zespół do spraw budżetu obywatelskiego zdecydował o zakwalifikowaniu do głosowania 9 wniosków. Projekty, na które można było głosować, to Oczytani, czyli spotkania z pisarzami w bibliotece, Ozorkowianie czytają, dotyczący korzystania z darmowych e-booków, Ozorkowskie lato filmowe na świeżym powietrzu, organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury, m.in. nad Zalewem Miejskim, na terenie spółdzielni mieszkaniowej i na placu Jana Pawła II. Kolejne projekty to budowa chodników na ulicy Partyzantów między Maszkowską i Średnią, na ulicy Górnej i na ulicy Kościuszki, budowa Zatoki Postojowej przy ulicy Lotniczej, utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 przy ulicy Konarskiego i modernizacja wjazdu i chodnika na terenie Przedszkola Miejskiego nr 3. W głosowaniu mogli brać udział wszyscy mieszkańcy, także dzieci i młodzież. Do realizacji w przyszłym roku zostaną przekazane projekty z największą liczbą głosów. Oficjalne ogłoszenie wyników zaplanowano na 6 grudnia. Mszą świętą w kaplicy świętego Marcina na Nowym Cmentarzu rozpoczęły się główne uroczystości w ramach miejskich obchodów Święta Niepodległości. Po mszy żołnierze z Kompanii Honorowej Wojska Polskiego oraz mieszkańcy przeszli pod Krzyż Katyński i znajdujące się przy nim tablice, upamiętniające poległych w obronie ojczyzny i zasłużonych. Na trasie przemarszu stali harcerze z płonącymi pochodniami. Po modlitwie księdza proboszcza Zbigniewa Kaczmarkiewicza i przemówieniu burmistrza Jacka Sochy odczytano apel poległych, a żołnierze oddali salwę honorową ku czci bohaterów. To nie było tak, że 11 listopada wszyscy budzili się już w wyznaczonych granicach. Każdy wiedział, jak ta Polska będzie wyglądać, jakie ma granice, gdzie się kończy, gdzie się zaczyna. Jeszcze długa droga była przed nami po to, żeby ten byt państwowy powstał, skostniał, utrwalił się. Jeszcze przed nami było wiele wyrzeczeń, wiele przelanej krwi, chociażby powstanie wielkopolskie, które wybuchło dopiero w grudniu. Pod chorążych bohaterów nocy listopadowej oraz powstańców listopadowych i styczniowych. Wstańcie do apelu! Swobodę! Następnie burmistrz, radni Rady Miejskiej i powiatowi, przedstawiciele wojska, policji, straży pożarnej, instytucji i stowarzyszeń oraz mieszkańcy złożyli kwiaty pod Krzyżem Katyńskim i na grobie nieznanego żołnierza. Dzień wcześniej, 10 listopada i już po raz 8 w Miejskim Ośrodku Kultury odbyło się patriotyczne śpiewanie. W tym roku pod hasłem W wojennej zamieci. Do wolnej Polski nam powrót.
Wykonawcy przypomnieli pieśni i piosenki związane z II wojną światową. Nie brakowało utworów poświęconych walce i męczeństwu polskiego żołnierza, ale znalazło się też kilka lżejszych, żartobliwych piosenek, które także powstawały w tych trudnych latach. Bez względu jednak na charakter utworów łączyła je wszystkie wspólna tematyka – miłość do ojczyzny i gotowość do walki o jej niepodległość.